Witamy i cieszymy się, że Państwo jesteście z nami. Mimo, że to jest trudny moment, bo to już końcówka tego trudnego, bardzo trudnego roku szkolnego. Nie ma też z nami ósmoklasistów, bo piszą egzaminy, i nie ma też z nami maturzystów, bo napisali maturę. Ale jest za to bardzo dużo, myślę, bardzo dużo osób, które się interesują Unią Europejską i edukacją obywatelską w ogóle. To jest nasza kolejna w tym roku lekcja WOS-u online pod frapującym tytułem Od fundamentów do Unia Europejska, od fundamentów do przyszłości. I rzeczywiście postanowiliśmy, trochę też patrząc, jak jest skonstruowana podstawa programowa i podręczniki, ale też słuchając tego, co się dzieje w przestrzeni publicznej, porozmawiać z wami o Unii Europejskiej. I no my w ogóle, ja przed tym spotkaniem próbowałam sobie przypomnieć, kiedy ja pierwsze materiały dotyczące Unii Europejskiej tworzyłam i integracji europejskiej. No i to było naprawdę, to było w latach 90., więc dawno temu. To są w naszych podręcznikach, które pewnie znacie, a jak nie znacie, to zachęcamy, żebyście do nich zajrzeli. My od zawsze Unię Europejską traktujemy bardzo poważnie i to dotyczy zarówno podręczników do szkół podstawowych, jak i przewodnika obywatelskiego, który jest dla szkół średnich. Dlaczego? No dlatego, że podobnie jak no nie tylko my, wiele innych osób uważamy, że fakt, że Polska jest częścią Unii Europejskiej i że jesteśmy Europejczykami, to jest taki kawałek edukacji, który właściwie no, jest bardzo optymistyczny. Jak się patrzy na historię Europy, no naprawdę od dawnych, dawnych czasów, już nie mówiąc o XX wieku, to fakt, że udało się taki twór założyć i że on dobrze działa i że większość obywateli wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej są z tego powodu zadowoleni. Tu pominę Brexit, gdzie no było też pół na pół. To, że to jest jakiś taki no bardzo optymistyczny kawałek historii tej części świata i mamy nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie z ekspertem od spraw unijnych nas utwierdzi w przekonaniu, że to jest też optymistyczne na przyszłość, a nie tylko że coś się udało i że teraz już będzie tylko trudniej. To, że nie jest łatwo, to widzimy wszyscy, prawda? Ja tutaj widzę, bardzo mi się podoba, że są wśród nas osoby Tarnów, Grybów, Kalisz, Radom. Także bardzo wszystkich pozdrawiamy. Cieszymy się, że jest z nami cała Polska, czyli też Europa. I to spotkanie ma taki no, główne dwa cele. Po pierwsze, chcemy opowiedzieć, skąd się wzięła, jakie są jej najważniejsze instytucje. Znowu sobie przypomnieć, czym się różni Rada Europejska od Rady Unii Europejskiej. To jest koszmar, ale ciągle nawet, znaczy politycy, moim zdaniem, jakby sprawdzić polityków, to poza tymi, którzy brali udział w którymś z posiedzeń, to nie będą wiedzieć. Jeszcze czasami to mylą z Radą Europy. To już jest kompletnie inną instytucją. No i obejrzymy, trochę się przyjrzymy tym wyzwaniom, tych wyzwań nie tylko postpandemicznych, choć to jest bardzo poważne wyzwanie i dla Europy, ale też innych jest bardzo dużo. I cały czas nad nami wisi gdzieś to pytanie tu na tym fioletowym tle zapisane, które od czasu do czasu się pojawia w przestrzeni publicznej, czy idziemy w kierunku głębszej integracji, czy może dezintegracji. Możecie sobie, to jest jakby, to są flagi. Polska flaga tu jest, szybko zróbcie sobie test, kto szybko znajdzie. I to, co dla nas jest tutaj najważniejsze, no to żeby trochę tę Unię
No bo my lubimy Unię. Jestem zresztą ciekawa, może ja zadam pytanie. Czy Państwo jesteście, uważacie, że to dobrze, że jesteśmy w Unii Europejskiej? Bardzo proszę o krótkie odpowiedzi na czacie. Czy tak, czy nie? O. Ja będę mówiła, a Wy dalej piszcie. Widzę, że na razie jest o, bardzo tak. No ja też tak uważam i podejrzewam, że pan Błażej też. Więc i jesteśmy w no, bardzo poważnej większości, bo nadal ponad 80 parę procent, prawda, Polaków to są euroentuzjaści, w tym sensie, że się cieszymy z tego, że tu jesteśmy. I no ale poza cieszeniem się, to dobrze jest też wiedzieć, o co tu biega, jak ta gra się toczy, jaka jest pozycja Unii w tej chwili w świecie, jak te wyzwania klimatyczne, cyfrowe i właśnie zdrowotne się odcisną na najbliższych latach. No a poza tym dostaniecie porcję takiej dobrej wiedzy i dostaniecie też tę prezentację z tą porcją wiedzy, więc nie, że tak powiem, nie trzeba nerwowo notować prezentację, którą zrobiła Dorota Nawalany na podstawie informacji, które przesłał nasz ekspert, którego zaraz przedstawię, także to będzie dla Was. No i teraz gwóźdź programu, jest z nami pan Błażej Choroś, człowiek, który się interesuje i świetnie zna na sprawach unijnych, absolwent Szkoły Praw Człowieka, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, czyli jeszcze ma takie jakby background, takie no, wykształcenie też, jak to mówią, prawo człowiecze. Jest adiunktem w Katedrze Studiów Europejskich na Uniwersytecie Opolskim, ale to skąd my znamy pana Błażeja, to jest tak zwane Team Europe. To jest taka ekipa zewnętrznych ekspertów, których Komisja Europejska znalazła w całej Polsce, którzy jeżdżą między innymi po szkołach. We współpracy to się odbywa z Centrum Edukacji Obywatelskiej, więc jeżeli byście chcieli na przykład, żeby od nowego roku ktoś z Team Europe, pan Błażej albo ktoś inny, bo to zawsze trzeba dopasować termin, się zjawił w waszej szkole i odpowiedział na różne wasze pytania oraz z wami podyskutował, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto ma jakieś poważne wątpliwości, czy Unia zmierza w dobrym kierunku, to możecie do nas napisać i spróbujemy to zorganizować. No i ja już nie przedłużam, oddaję głos. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, piszcie na czacie. Jak się z czymś nie zgadzacie, to protestujcie. Spotkanie przewidujemy, że potrwa do godziny 16:15, więc mamy sporo czasu, żeby swobodnie pogadać o tym, co się w tej chwili w trawie piszczy, w Unii piszczy. Bardzo dziękuję i oddaję głos. Panie Błażeju. Dziękuję serdecznie. Witam Państwa. Dziękuję bardzo za zaproszenie na ten webinar. No właśnie, chciałem powtórzyć tą prośbę o uwagi, o pytania, o opinie, zwłaszcza jak ktoś się nie zgadza, zwłaszcza jak coś jest dla Państwa niejasne. Ja mam tutaj podgląd na czat, więc będę starał się na bieżąco odnosić do tego, co Państwo piszą. Powiemy dzisiaj sobie trochę o Unii Europejskiej, tak powiedziałbym w pigułce, tak? Skąd ona się wzięła, jak działa, jak ją widzimy i co nas czeka trochę, tak? Znaczy, jakie są wyzwania i takie obiektywne, i takie, które dla nas, dla Europejczyków są najważniejsze, jak pandemia na to wszystko wpłynęła, bo to jest też chyba jasne dla wszystkich, że ten okres pandemii dosyć wpłynął na to, jak postrzegamy nasze otoczenie, jak postrzegamy integrację europejską, co nam się w niej podoba, co nam się w niej nie podoba, bo tutaj też, zwłaszcza w tym pierwszym okresie pandemii, był taki moment dosyć krytycznego patrzenia na Unię Europejską. To krytyczne patrzenie. Ja może jestem trochę uczulony już na to z racji tego, że zajmuję się tym naukowo, ale zawsze jak słyszę polityków narzekających, że Unia Europejska coś źle robi albo że jest za słaba, to przypomina mi się właśnie Wielka Brytania i ten zwyczaj, który mieli brytyjscy politycy, takiego wieszania psów. Wszystko, co się nie udaje, to jest wina biurokracji europejskiej, nawet w sytuacjach, kiedy biurokracja europejska nie ma z tym nic wspólnego. Wiedzą Państwo, to jest taki ten mechanizm. Dla mnie on ma tą zasadniczą wadę,
że powoduje, że nie rozmawiamy o rzeczach ważnych. Tak? To znaczy Unia Europejska nie jest w żadnym wypadku idealną organizacją, ale kiedy mamy do niej pretensje, czy winimy ją za coś, na co ona ma minimalny wpływ, to wtedy trudno jest rozmawiać o rzeczach, na które ma wpływ. Nie? I na przykład właśnie pandemia w tym pierwszym okresie, czy najświeższy temat z ostatnich dni, reakcja na zatrzymanie samolotu Ryanaira na Białorusi, no to są takie właśnie dobre przykłady, gdzie z jednej strony łatwo się tą Unię biczuje, ale z drugiej strony, i tutaj trochę mam żal do dziennikarzy, do polityków mniejszy, bo oni mają w tym swój interes, do dziennikarzy mam trochę większy żal o to, że jednak za mało mówią o tym, jakie uprawnienia Unia ma, prawda? W kwestii pandemii, jak wchodziliśmy w ten czas, to uprawnienia zdrowotne Unii Europejskiej były bardzo ograniczone. Państwa wcześniej nie chciały tutaj tych uprawnień za bardzo przekazywać. W zasadzie sprowadzały się one do tego, że jak jedą państwo na wakacje, mają kartę EKUS, to w każdym kraju członkowskim przysługuje wam opieka zdrowotna na tym samym poziomie, co obywatelom tego państwa. Natomiast instytucje europejskie nie miały mocy jakiegoś nakazywania państwom czegoś w zakresie polityki zdrowotnej. Podobnie tutaj w przypadku polityki międzynarodowej, prawda? Unia nie ma własnego wojska, każda decyzja w polityce zagranicznej musi być wcześniej uzgodniona z państwami członkowskimi, to jest obszar o stosunkowo najmniejszym poziomie zintegrowania, więc oczekiwanie, że tutaj przewodnicząca komisji czy wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa będzie coś mówił, zwłaszcza ostrego, radykalnego, zanim uzyska na to zgodę przywódców pozostałych państw członkowskich, no nie tak Unia działa, prawda? Przy czym Unia działa tak, jak państwa sobie na początku to wymyśliły, a później no, w trakcie, że tak powiem, dopracowały. Tak? Bo to jest mechanizm, to jest proces. Mówimy o integracji europejskiej, on się zmienia. I zmienia się zgodnie z tym, jak państwa są gotowe, czego państwo oczekują. Każda duża zmiana musi być zatwierdzona przez wszystkie państwa członkowskie. Nie ma tutaj możliwości, aby wprowadzić jakąś zmianę systemową wbrew komuś czy bez zgody jakiegoś państwa. No ale dobra, to przejdźmy może do tego, skąd Unia Europejska się wzięła, bo dzisiaj też, kiedy mówimy o integracji europejskiej, to często spotykamy się z taką tezą, że kiedyś to była integracja głównie gospodarcza, a teraz to dorzucono do tego te kwestie polityczne. Otóż tak nie jest. Znaczy, Unia na samym początku, no, pomijając, że nie była wtedy jeszcze nazwana Unią Europejską, tylko wspólnotami europejskimi, wydawało się, że na początku właśnie najszybciej pójdzie ta integracja polityczna. Sam pomysł na integrację europejską, który tak bardzo przyspieszył po II wojnie światowej, był pomysłem integracji politycznej, integracji, która ma doprowadzić do trwałego pokoju w Europie. To był najważniejszy cel na początku. Pokój, trwały pokój w Europie. Niech państwo się postawią chwilę, czy spróbują się teleportować, prawda, do Europy lat roku 45 czy 46. Jesteśmy tuż po II wojnie światowej. Żyją ludzie, którzy jeszcze przed II wojną przeżyli I wojnę światową. To naprawdę był najważniejsza kwestia tamtego czasu. Jak to zrobić, żeby za 20 lat nie doszło do kolejnej wojny światowej? I w dodatku mamy za sobą nieudaną próbę pod tytułem Liga Narodów, bo przecież po I wojnie światowej powołano dużą organizację międzynarodową, Ligę Narodów. Jej największym celem było nie doprowadzenie do kolejnej wojny. No i co? 30 lat upłynęło i jeszcze potężniejszy konflikt światowy wybuchł. Więc to była ta myśl, co zrobić lepiej niż po I wojnie światowej, żeby do tej wojny nie dopuścić. Pomysł był taki, pójdźmy w kierunku ścisłej współpracy gospodarczej. Dwa najważniejsze obszary przemysłu tego okresu powojennego to wydobycie węgla i produkcja stali. Paradoksalnie, albo może symbolicznie paradoksalnie, przemysł, który wcześniej służył produkcji wojennej, produkcji zbrojeniowej, teraz miał być wykorzystany do ściśnienia, do zacieśnienia relacji pomiędzy państwami, przede wszystkim pomiędzy Francją i Niemcami, ale również pomiędzy państwami Beneluxu, również Włochami, choć to pomiędzy właśnie tą granicą francusko-niemiecką znajdowały się kopalnie, w których wydobywano węgiel i huty, w których produkowano stali. To był ten zamysł, prawda? To znaczy pokażmy na przykładzie wydobycia węgla, produkcji stali, że współpraca gospodarcza przynosi więcej korzyści niż rywalizacja. Bo taka ostra rywalizacja zawsze w którymś momencie prowadzi do konfliktów. Konflikty, w
którymś momencie prowadzą, przeradzają się w konflikty zbrojne. A więc założenie, ten koncept integracji europejskiej polega na tym, pokażmy państwom i obywatelom, że więcej korzyści odnosimy ze współpracy niż z rywalizacji. Prawda? Nie tylko korzyści takich, że nie ma wojny, ale też takich korzyści materialnych, prawda? Że będzie nam się po prostu lepiej żyło, a państwa, w których będziemy żyli, będą państwami bogatymi. I nieco wyprzedzając, mogę powiedzieć, że ten zamysł udało się zrealizować. Znaczy, jakbyśmy popatrzyli na historię Europy z lotu ptaka, to tak długiego okresu, kiedy panował tutaj nie względny pokój, ale pokój, prawda? No oczywiście z pewnymi wyjątkami dotyczącymi czy rozpadu Związku Radzieckiego, czy później rozpadu Jugosławii, gdzie niestety do konfliktów zbrojnych dochodziło, ale poza tymi państwami, które były w Unii Europejskiej. Więc jak spojrzymy z takiego większego dystansu na historię, to faktycznie ten kilkudziesięcioletni okres pokoju, który cały czas trwa, jest naprawdę dużym sukcesem i on pokazuje, że ten koncept integracyjny, przynajmniej w tym wymiarze pokoju, zdecydowanie się sprawdził. Jakie były najważniejsze etapy tego procesu integracji europejskiej? Na pewno część tych rzeczy, które tutaj widać na slajdach, to macie gdzieś głęboko już wbudowane, bo i powtarza się o nich w szkołach, więc uczniowie pewnie o nich nieraz słyszeli, nauczyciele nieraz je powtarzali. Tak naprawdę moglibyśmy zrobić 10 wersji tego slajdu i w zależności od tego, co jest dla nas w integracji ważne, moglibyśmy wskazać kluczowe etapy, prawda? Moglibyśmy to podzielić ze względu na rozszerzanie, czy na przyjmowanie nowych państw, gdybyśmy 2004 rok dali, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Moglibyśmy to zmienić ze względu na materię integracji, wtedy nie wiem, może 2002 rok i wprowadzenie wspólnej waluty. Ale umieściliśmy tutaj cztery takie kluczowe dosyć wydarzenia. Pierwsze dwa to jest początek integracji europejskiej. 52 rok, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, czyli ten zaczyn. 57 rok, zaledwie 5 lat później, powołanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Powołanie tych dwóch organizacji było dowodem na to, że ten pomysł integracyjny, który na początku był wdrożony w Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, dotyczący właśnie wydobycia węgla i produkcji stali, został pozytywnie oceniony przez te sześć państw członkowskich, prawda? Przez Francję, Niemcy, państwa Beneluxu i Włochy. One uznały, że integracja w tym jednym obszarze przynosi korzyści, więc rozszerzmy tę integrację również na inne kwestie, na ogólnie rozumiane kwestie gospodarcze, na kwestie społeczne, no i też na tą rozwijającą się dziedzinę energii atomowej. No i później, już w zasadzie w latach 50. inne państwa zaczęły być zainteresowane członkostwem w tej organizacji. Na początku składano wnioski stowarzyszeniowe, później złożono wnioski akcesyjne. Mógłbym tutaj długo mówić o tym, dlaczego ten pierwszy etap rozszerzania się opóźnił. W skrócie tylko powiem, że wydarzyło się tak z powodu Wielkiej Brytanii. Tak? Wielka Brytania, która na początku nie była zainteresowana w latach 50. integracją, później za chwilę przekonała się, że jednak już jej czas tego imperium kolonialnego się skończył, że najważniejszy obszar współpracy gospodarczej to będzie dla niej Europa kontynentalna. No i Brytyjczycy, którzy na początku paradoksalnie rząd Partii Pracy nie chciał na początku integracji europejskiej, bo twierdził, że ona jest przeszkodzi w wprowadzeniu rewolucji socjalistycznej w Wielkiej Brytanii. Później decyzję o przystąpieniu do wspólnot europejskich podejmował rząd konserwatywny, ale to, że Brytyjczycy chcieli do integracji europejskiej przystąpić, spowodowało jakby odroczenie tego procesu integracji. Francuzi nie za bardzo chcieli Brytyjczyków w środku, no ale to na szczegóły tej historii może przyjdzie czas kiedyś jeszcze. Tak. Okej, więc mamy ten początek, prawda? Po 57 roku mamy już trzy organizacje: Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i mówimy od tego czasu o wspólnotach europejskich. To są te trzy organizacje z prawnego w ogóle punktu, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, niezwykle ciekawa sytuacja, gdzie mamy formalnie trzy organizacje międzynarodowe, które działają tak jak jedna organizacja. Zasadniczy nowum pojawia się w 1992 roku razem z traktatem z Maastricht, nazywanym również traktatem Unii Europejskiej. W tym traktacie po raz pierwszy oficjalnie pojawia się nazwa Unia Europejska.
Pojawia się nazwa, ale nie ma jeszcze organizacji międzynarodowej. W dalszym ciągu po 1992 roku mamy jeszcze dwie organizacje, na początku jeszcze trzy organizacje międzynarodowe, czyli Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Euratom. Oprócz tej nazwy Unia Europejska, która zaczyna być wtedy tak potocznie, powiedzmy, używana, pojawi się również instytucja obywatelstwa Unii Europejskiej. To jest taki symboliczny moment, kiedy obywatele wszystkich państw członkowskich zyskują pewne prawa. O tych prawach powiem wkrótce jeszcze nieco więcej. I wreszcie 2009 rok, ostatnia zmiana traktatów europejskich. Traktat z Lizbony, podpisany w 2007 roku, wszedł w życie w roku 2009. Od roku 2009 możemy mówić o Unii Europejskiej jako jednolitej organizacji międzynarodowej. Jest jedna organizacja międzynarodowa, nazywa się Unia Europejska. Oprócz tego istnieje jeszcze Euratom, ale znowu szczegóły nie miejsce na dzisiejszym spotkaniu, żeby omawiać, dlaczego on jeszcze gdzieś tam został. Chyba że Państwa to specjalnie interesuje, to możemy do tego później na koniec jeszcze wrócić. Więc ten etap, w którym jesteśmy dzisiaj, to jest ten czas po traktacie z Lizbony. Kiedy mówimy o tym, jak działa Unia Europejska, to są zasady, które zostały wprowadzone przez traktat z Lizbony. On zasadniczo przemodelował tą strukturę, którą znamy z traktatu z Maastricht. Być może część z Państwa jeszcze pamięta ze starszych podręczników z WOS-u tak zwaną strukturę świątyni, trzy filary, dach, podstawa Unii Europejskiej. To jest właśnie ten model, który został wprowadzony w traktacie z Maastricht. On został przemeblowany nieco w traktacie z Lizbony i dzisiaj już raczej o trzech filarach nie mówimy, znaczy czasami mówimy, ale one już nie znajdują takiego bezpośredniego odniesienia w prawie europejskim, w traktatach europejskich. Co warto wiedzieć o Unii Europejskiej? To są takie rzeczy, o których warto myśleć, a o których często nie myślimy, tak? Bo jesteśmy w tej Unii Europejskiej, bo na bieżąco mamy jakieś korzyści z tego. Nie wiem na przykład, czy wiecie, że Unia Europejska to jest trzecia gospodarka świata. Mało tego, w zależności od tego, jaką byśmy przyjęli strategię liczenia tej wielkości, to znaczy czy w cenach bezpośrednich, czy uwzględniając siłę nabywczą, nawet jeżeli nie uwzględnimy siły nabywczej, to nawet możemy mówić, że jest drugą gospodarką świata, prawda? Po Stanach Zjednoczonych, przed Chinami, uwzględniają siłę nabywczą trzecią. Mieszka niemal 450 milionów obywateli. Jeszcze nieco ponad rok temu, kiedy Wielka Brytania była w Unii Europejskiej i tych państw członkowskich było 28, mieliśmy tych obywateli prawie pół miliarda. Więc jesteśmy naprawdę bardzo dużym organizmem. I ta świadomość znaczenia tej pozycji, prawda, Unii Europejskiej, wydaje mi się, że jest zbyt mało obecna i w świadomości obywateli, ale też w świadomości polityków i decydentów. Warto o tym myśleć, zwłaszcza wtedy, kiedy zastanawiamy się nad relacjami globalnymi, prawda, nad tym, co my jako Polska, czy my jako część Europy możemy zrobić na świecie. Jaka jest nasza pozycja, nasza możliwość działania jako średniego państwa w Europie, Polska, prawda, 30 kilka milionów obywateli, w porównaniu z trzecią gospodarką świata. Prawda? Widać tutaj dosyć jasno, że działając jako Unia Europejska, działając jako Europa, nasze możliwości budowania partnerskich relacji z takimi krajami jak Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Rosja są znacznie większe niż wtedy, kiedy działamy osobno. 27 państw członkowskich, 24 języki urzędowe. Jak Państwo myślą, dlaczego jest mniej języków urzędowych niż państw członkowskich? Pytanie może banalne, ale może być dobre też na rozgrzewkę. Właśnie. Prosimy o odpowiedzi. Dlaczego tak się dzieje? Jak Państwo myślą, skąd, bo mamy tutaj w tym kwadraciku po prawej stronie napisane, że Dzień Europy jest 9 maja. Kojarzycie, skąd akurat, dlaczego akurat 9 maja jest Dzień Europy? Dlaczego tego dnia obchodzimy Dzień Europy? Zastanówcie. Tak, czekamy na odpowiedzi na oba pytania. można po kolei. Dlaczego mniej języków i dlaczego 9? Dobra, pani Katarzyna już na drugie pytanie odpowiedziała. Mm-hmm. A faktycznie 9 maja
9 maja jest rocznica wygłoszenia deklaracji Schumana, czyli wydarzenia jeszcze sprzed założenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, prawda? To wystąpienie Schumana, czy deklaracja Schumana jest dla nas ważna, bo tam został przedstawiony ten ogólny pomysł na to, jak powinna wyglądać integracja europejska. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale te założenia, które w deklaracji Schumana były, one w zasadzie do dzisiaj, jeżeli chodzi o rdzeń, się specjalnie nie zmieniły. Pani Katarzyna pisze, że każdy język jest językiem rządowym. No właśnie, ale to skoro... To się nie zgadza. 27 państw, dlaczego tylko 24 języki? Języki, których państw nie są uwzględnione, tak prowokacyjnie mógłbym się zapytać. No dobra, to przejdźmy do kolejnej kwestii, do tych języków jeszcze będziemy wracać, tak. Pojawią się jakieś odpowiedzi. Jak działa Unia Europejska? Jak ona jest zbudowana? Widzicie tutaj zdjęcie Ursuli von der Leyen, no chciałem powiedzieć świeżo upieczonej, choć już od wyborów europejskich chwila minęła, więc już nie taka świeżo upieczona przewodnicząca Komisji Europejskiej. Unia Europejska działa w oparciu o takie dwie metody, moglibyśmy powiedzieć, tak? Współpracy i wspólnotowości. O co w tym chodzi? To znaczy, cały proces, czy cały obszar integracji europejskiej z jednej strony odbywa się w, no właśnie w tej procedurze, powiedzielibyśmy, czy zgodnie z zasadą wspólnotowości, czyli tam, gdzie państwa zdecydowały się na przesunięcie części kompetencji na poziom ponadnarodowy, czyli tam, gdzie pan Grzegorz nam już tutaj odpowiedział, tak, po prostu część języków się powtarza, nie tylko angielski w Irlandii i na Malcie, ale właśnie jeszcze Austria z językiem niemieckim, więc to powoduje, że ta liczba się zmniejsza. Tak na marginesie, dzięki temu, że angielski jest w Irlandii i na Malcie językiem urzędowym, to w ogóle angielski po wyjściu Brytyjczyków pozostaje. No właśnie. Choć muszę Państwu powiedzieć, że Francuzi, tak jak pamiętam jeszcze sprzed pandemii spotkanie w Komisji Europejskiej, gdzie opowiadano nam, że urzędnicy francuscy dosyć mocno presję zaczęli wywierać, że jak Brytyjczycy wyjdą, to należałoby zmniejszyć znaczenie języka angielskiego jako takiego roboczego języka w instytucjach europejskich, no choć prawdę mówiąc to raczej się na to nie zanosi. No ale wracając do tej naszej współpracy i wspólnotowości, więc tak, część uprawnień państwa członkowskie przeniosły do instytucji europejskich, przesunęły. Mówimy o czymś takim jak przesunięcie suwerenności, tak? To znaczy na przykład cła. Nie? W Unii Europejskiej mamy do czynienia z Unią Celną, to oznacza, że państwa członkowskie nie mogą samodzielnie decydować o tym, jakie cła będą nałożone na towary z krajów trzecich. Tak? Nie wiem, chcemy sprowadzać koszulki z Bangladeszu, to nie mogą sobie państwa samodzielnie decydować, jakie cła na takie towary będą nałożone, tylko to uprawnienie jest w Unii Europejskiej. Decyduje o tym Komisja Europejska. Czy to oznacza, że my straciliśmy na to wpływ? Jak wam się wydaje? Właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo to są te argumenty, że po prostu to jest utrata suwerenności. Co wy o tym myślicie? Nie do końca, tak, pisze pan Grzegorz. Dokładnie. Kto jeszcze? Bo to jest naprawdę bardzo częsty argument i właściwie przed każdymi odgrzewany, przed wszystkimi wyborami do Parlamentu Europejskiego, ale też tu jak się coś dzieje takiego, co wymaga jakiegoś znowu określenia, jakiejś linii podziału, to się wraca do tego, no przecież, no plus są partie, które bardzo wyraźnie na polskiej scenie politycznej, które bardzo, oraz konkretni politycy z różnych partii, którzy od czasu do czasu też mówią o tym, że to jest utrata suwerenności. A pan mówi o przesunięciu suwerenności. Da się przesunąć? No właśnie, jak się okazuje, da się przesunąć, a przynajmniej używamy wśród europeistów czy specjaliści od prawa międzynarodowego mówimy o przesunięciu suwerenności, bo to, proszę Państwa, mamy do czynienia z taką specyficzną sytuacją. Bo z jednej strony faktycznie, jak ktoś zada nam pytanie, czy dzisiaj Polska może samodzielnie decydować o cłach dla państw trzecich? Nie, samodzielnie nie może, prawda? Ale czy nie może w ogóle? Może. Może w ramach Unii Europejskiej. Mało tego, ten nasz wpływ na poziom ceł, skoro się trzymamy ceł, ale tak naprawdę tych kwestii jest tutaj znacznie więcej, mamy wpływ nie tylko na poziom ceł pomiędzy na przykład Bangladeszem a Polską, ale również pomiędzy
Bangladeszem, a Niemcami, Francją, Hiszpanią, Portugalią i wszystkimi pozostałymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Więc z jednej strony w niektórych obszarach nie możemy samodzielnie, wyłącznie decydować o tym, co się dzieje u nas, ale zyskujemy wpływ na to, co się dzieje też w innych państwach członkowskich. Więc widzą Państwo, z jednej strony możemy powiedzieć, jest jakaś utrata suwerenności, tak? No bo tracimy tą samodzielną możliwość decydowania, ale z drugiej strony zyskujemy możliwość decydowania o tym, co się dzieje w innych państwach członkowskich, prawda? Więc przesuwamy część naszych samodzielnych uprawnień, tegoś państwa średniego rozmiaru, byśmy powiedzieli, a zyskujemy wpływ na to, co się dzieje w trzecim największym organizmie, w trzecim największym organizmie gospodarczym na świecie. Więc dlatego mówimy o tym przesunięciu, prawda? Przesuwamy te uprawnienia na poziom ponadnarodowy. Nie możemy ich w wielu wypadkach realizować samodzielnie, choć nie we wszystkich, prawda? Na przykład polityka międzynarodowa, nakładanie sankcji na inne kraje, teraz mówimy właśnie o nakładaniu sankcji na Białorusi, na Białoruś, to jest na przykład cały czas obszar, gdzie państwa mają prawo weta, tak? Jeżeli Unia Europejska ma nałożyć jakieś sankcje gospodarcze, tak jak w tej chwili na przykład są nałożone na Rosję, to co pół roku wszystkie państwa członkowskie muszą te sankcje ponownie zatwierdzić. Wszyscy się muszą na to zgodzić, prawda? Więc to jest ten obszar współpracy, prawda? Wspólnotowość tam, gdzie przesunęliśmy uprawnienia na poziom europejski i współpraca tam, gdzie jest bardziej taki międzyrządowy pierwiastek, czyli tam, gdzie cały czas rządy muszą się dogadywać. I co jeszcze istotne, kiedy mówimy o tym przesunięciu suwerenności, o tych uprawnieniach Unii Europejskiej. Działania, które podejmuje Komisja Europejska, to nie są działania, które Komisja sobie sama wymyśla, prawda? Że oto teraz będziemy się zajmowali tym. Nie. Cele działań dla Komisji Europejskiej określają państwa członkowskie, a dokładnie rządy państw członkowskich, których przedstawiciele zasiadają w Radzie Europejskiej. Więc to rządy państw członkowskich mówią, czym ma się zajmować Unia Europejska w najbliższym czasie i później współdecydują, za chwilę będę mówił o tym nieco dokładniej, i później współdecydują razem z Parlamentem Europejskim o tym, jakie prawa europejskie będą przyjmowane. Więc mówienie o tym, że Unia Europejska jest jakąś zewnętrzną organizacją, na którą my nie mamy wpływu albo ona nam coś nakazuje, jest, jak widzicie, tylko takim fragmentem tego pejzażu, bo tak naprawdę to, czym się zajmuje Unia Europejska, czy jakie cele będzie realizowała, my mamy na to wpływ jako państwa członkowskie. Mało tego, kiedy przyjmowane jest jakieś prawo europejskie, to ono nie może być przyjęte bez zgody państw członkowskich. W większości wypadków jest to oczywiście zgoda wyrażana większością kwalifikowaną, więc może się zdarzyć, że jakieś państwo się sprzeciwi, czy nawet kilka państw się sprzeciwi. Niemniej jednak, no nie można w żadnym wypadku mówić, że państwa nie mają wpływu na to, co się dzieje. Wpływ mają i to nawet wpływ zdecydowany. No właśnie, zerknijmy na te najważniejsze instytucje europejskie. Pani Alicja już na początku wspomniała o tym dramatycznym rozróżnieniu pomiędzy Radą Europejską a Radą Unii Europejskiej, trafnie zauważając, że często się to myli jeszcze z Radą Europy. Ja moim studentom z integracji europejskiej zawsze powtarzam, że co jak co, ale pod koniec semestru obudzeni o drugiej w nocy muszą ze stuprocentową pewnością odpowiedzieć, czym się różnią te dwie instytucje i organizacja międzynarodowa, bo Rada Europy to w ogóle jest organizacja międzynarodowa, więc w ogóle wrzucanie jej pomiędzy Radą Europejską czy Radą Unii Europejskiej jest pomyłką, a dzieje się to nieustająco i wśród polityków, i wśród dziennikarzy. W zasadzie nie ma tygodnia, żebym gdzieś w wiadomościach czy w jakichś informacjach takiej pomyłki nie dostrzegł. Więc czym różni się Rada Europejska od Rady Unii Europejskiej? Może ktoś z Was chciałby nam skrótowo na to odpowiedzieć. Niech pan schowa ten slajd. Proszę schować ten slajd. Możemy wrócić tak. Do tego. I prosimy o szybkie odpowiedzi. To, co pamiętacie, czym jest Rada Europejska, a czym jest Rada Unii Europejskiej. Ja sobie tak zapamiętuję, że to krótsze to jest ważniejsze. W sensie, że tam są... Nie będę podpowiadać. Czy ktoś wie? Podpowiem Państwu, że jako pewną ciekawostkę, że Rada Europejska tak naprawdę do
wejścia w życie traktatu z Lizbony, czyli do 2009 roku, w ogóle nie była oficjalnie instytucją europejską. Spotkania Rady Europejskiej do 2009 roku w zasadzie na początku były zupełnie nieformalne, na początku integracji europejskiej, później były takie półformalne, ale dopiero od 2009 to jest pełną gębą instytucja europejska. Dopiero od 2009 roku jest na przykład obowiązek przygotowywania notatek i ich publikowania, co tam na tej Radzie się działo. Po spotkaniu każdej Rady Europejskiej przewodniczący Rady Europejskiej musi przed Parlamentem Europejskim wystąpić i opowiedzieć, jakie tam decyzje były podejmowane, o czym rozmawiano i tak dalej, i tak dalej. Ja mam pytanie jedno, bo jeszcze czasami się pojawia w różnych dokumentach samo Rada. Aha, no tak, to jest. To już naprawdę nas totalnie załatwia. Tak, to jest jeszcze dodatkowe utrudnienie, a już zwłaszcza jak ktoś jeszcze patrzy na przykład na terminologię anglojęzyczną czy francuskojęzyczną, to tam jest jeszcze większe skomplikowanie, bo tam jeszcze pojawia się równolegle do Rady, pojawia się hasło concilium na przykład. Ale kiedy, proszę Państwa, mówimy o Radzie bez żadnego przymiotnika, to Rada to jest Rada Unii Europejskiej. Czyli ta instytucja, która funkcjonuje od początku niemalże integracji europejskiej. Na samym początku zresztą nazywała się ona, jeszcze w Europejskiej Wspólnocie Węgla stali wysoką władzą, a później od już wspólnot europejskich Radą Unii Europejskiej. No dobra, to wróćmy do tych różnic. Nie pokusili się Państwo o jakieś pomysły, więc pobieżnie o tym opowiem. Generalnie różnica jest taka, że Rada Unii Europejskiej jest instytucją prawodawczą. Ona uczestniczy w tworzeniu prawa europejskiego. O, pani Katarzyna! Brawo! Rada, główny organ decyzyjny, a Rada, upomina się, Rada Europy upomina się o prawa człowieka, tak, bo to jest ta organizacja międzynarodowa Rada Europy, to nie jest część Unii Europejskiej. Rada Europejska natomiast, proszę Państwa, to jest taki główny organ, mówimy główny organ polityczny. On podejmuje te decyzje kierunkowe. Zresztą, kiedy zdamy sobie sprawę, kto zasiada w jednym i w drugim ciele, wtedy stają się dosyć oczywiste. W Radzie Europejskiej zasiadają szefowie państw lub rządów, najważniejsi politycy wszystkich krajów członkowskich, ludzie, którzy mogą w imieniu państw podejmować pewne zobowiązania. W przypadku Polski najczęściej jest to premier, czasami prezydent. Nie wiem, czy Państwo pamiętają słynny jeszcze z czasów, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński, a premierem Donald Tusk, słynny spór o tak zwane krzesło czy o samolot. Kto może nas reprezentować w Radzie Europejskiej? Trybunał Konstytucyjny wtedy wydał taki salomonowy wyrok, że jeden i drugi w zasadzie może, tylko w zależności od tego, czym ta dana Rada akurat się będzie zajmowała. W większości krajów europejskich to jest premier. Prezydent jest w przypadku Francji zawsze, w przypadku Polski różnie to bywa, w przypadku Finlandii też różnie bywa, bo w Finlandii system polityczny pod tym względem jest dosyć podobny do polskiego, czyli ta pozycja prezydenta nie jest taka jednoznaczna. Na przykład prezydent Niemiec w spotkaniach Rady Europejskiej nie uczestniczy, ponieważ on nie ma żadnych uprawnień wykonawczych. W Polsce, jak pewnie wiecie, prezydent ma pewne uprawnienia w obszarze na przykład polityki zagranicznej czy polityki obronnej, więc teoretycznie, kiedy Rada się takimi kwestiami zajmuje, to mógłby w niej też uczestniczyć prezydent, a nie premier. Ale to jest miejsce, gdzie podejmuje się te najważniejsze kierunkowe decyzje polityczne. Więc jak ktoś na przykład uważnie śledził to, co się działo na Radzie Poniedziałkowej ostatniej, tej dotyczącej między innymi Białorusi, to tam właśnie były takie postanowienia polityczne, prawda, że będą wprowadzone sankcje, że będzie zamknięta przestrzeń powietrzna. To nie były jeszcze decyzje prawne, one jeszcze nie zaczęły obowiązywać po spotkaniu Rady, ale to już były najważniejsze decyzje polityczne kierunkowe. Przywódcy państw zdecydowali i teraz w ciągu najbliższych dni, może tygodni, pewnie w zależności od tego, co to będą za kwestie, te decyzje będą wprowadzane w życie. Natomiast Rada Unii Europejskiej to jest, powiedzielibyśmy, krew, pot i łzy, czyli tam się już odbywa konkretna praca. Zresztą nie ma czegoś takiego jak jedna Rada Unii Europejskiej. W skład Rady Unii Europejskiej wchodzą ministrowie z rządów państw członkowskich, czyli znowu przedstawiciele poszczególnych państw członkowskich, ale w randze ministrów i w zależności od tego, czym ta Rada ma się zajmować,
to mogą być na przykład ministrowie rolnictwa, jeżeli Rada się będzie zajmowała rolnictwem, to mogą być ministrowie spraw zagranicznych i wtedy mamy do czynienia z tak zwaną Radą do Spraw Ogólnych, to mogą być ministrowie finansów i wtedy Rada podejmuje decyzje w zakresie na przykład polityki finansowej. Nie? Więc w zależności od tego, co jest przedmiotem obrad, to będzie Rada do Spraw Ogólnych, Rada do Spraw Rolnictwa, Rada do Spraw Finansowych i tak dalej. I Rada Unii Europejskiej jest instytucją prawodawczą. Ona razem z Parlamentem Europejskim przyjmuje, tworzy prawo europejskie, modyfikuje je, składa poprawki do propozycji Komisji Europejskiej i ostatecznie decyduje o przyjęciu tych przepisów. Nie można uchwalić żadnego przepisu prawa europejskiego bez zgody Rady Unii Europejskiej. Zawsze ta zgoda musi być. Jak te decyzje w Radzie Unii Europejskiej się podejmuje? Otóż mówiliśmy, pamiętają Państwo wcześniej o tym, że decyzje podejmuje się większością kwalifikowaną, prawda? To oznacza, że w niektórych, wiecie co to jest większość kwalifikowana, prawda? To jest najczęściej więcej niż połowa, ale niekoniecznie 100%, prawda? 100% to jest wtedy, kiedy mają państwo prawo weta. Większość zwykła to jest wtedy, kiedy to jest po prostu połowa obecnych plus jeden. W Radzie Unii Europejskiej większość kwalifikowana od 2009 roku to jest tak zwana podwójna większość. To oznacza, że aby jakaś decyzja była zatwierdzona, musi poprzeć ją 55% państw, i państwa, które popierają tę decyzję, muszą reprezentować 65% obywateli Unii Europejskiej. Czyli widzicie, dwie kwestie są brane pod uwagę. Z jednej strony równość państw, każde państwo liczy się tak samo i to jest ta pierwsza większość, 55% państw członkowskich. A z drugiej strony to jest też większość, która musi reprezentować, to muszą być państwa, które reprezentują zdecydowaną większość obywateli Europy, zdecydowaną większość Europejczyków. Więc 65% obywateli musi tutaj być reprezentowanych. I od razu też tutaj jedna uwaga, dlatego że mamy często taką tendencję do skupiania się na tym, okej, to teraz jakie jest znaczenie Polski w tym organie? Ile my z tych 65% mamy i tak dalej, i tak dalej. Otóż takie kalkulacje, jesteśmy do tego przyzwyczajeni patrząc na politykę krajową, prawda, że najważniejsza jest większość, czy tutaj mamy ten jeden głos, pasuje nam, nie pasuje, możemy kogoś przegłosować i tak dalej. W systemie europejskim podejmowanie decyzji jest w znacznej mierze opiera się na konsensusie i czymś, co nazywamy umiejętnością budowania elastycznych sojuszy. W Unii Europejskiej nie ma jednej większości. Państwa ze sobą głosują, a czasami głosują przeciwko sobie. To, z kim głosujemy za, z kim głosujemy przeciw, najczęściej będzie się zmieniało w zależności od sprawy, jaką się będziemy zajmowali. Więc to umiejętność budowania sojuszy będzie w największym stopniu wpływało na skuteczność państwa na arenie europejskiej, czyli również na to, czy będziemy w stanie przegłosować te pomysły, które są dla nas korzystne, albo zablokować te, które są mniej korzystne. Więc to jest bardzo trudne do zrozumienia dla polityków. Ja mam wrażenie, że w nowych państwach członkowskich, w tym w Polsce, cały czas tego nie rozumiemy. Znaczy i my jako wyborcy tego nie rozumiemy, ale politycy niestety też tego nie rozumieją, że to nie chodzi o to, że my mamy sojuszników, prawda? Cztery państwa, które nas będą zawsze popierały, bo one nas nigdy zawsze nie będą popierały, tylko musimy mieć umiejętność budowania szerokich sojuszy, prawda? Jeżeli jest sprawa dotycząca na przykład rolnictwa, no to wtedy uderzamy na przykład do Francuzów, tak, gdzie rolnictwo też jest ważnym sektorem, czy do Włochów. Ale jeżeli kwestia dotyczy, nie wiem, na przykład produkcji mocnych alkoholi, to wtedy idziemy do Szwedów na przykład, bo tam ten sektor też jest istotny. Więc ta umiejętność budowania tych sojuszy, ona będzie decydująca o tym, czy państwo jest skuteczne, czy nie jest skuteczne. Mam pytanie do pana, ale też mam do wszystkich słuchaczy. Czy jak wy tak po prostu z lotu ptaka i trochę na intuicję, jak wy oceniacie skuteczność budowania tych elastycznych sojuszy, powiedzmy od 2015 roku, żeby już nie wszystkich nie oceniać. Na ile byście w skali od 1 do 6 jak uczniów, jak byście ocenili polską skuteczność? Jak wam się wydaje z tego, co wiecie o Unii, z tego, co dociera z mediów? Jaką ocenę? 4. Mhm.
Następne prosimy, jeszcze ze dwa jakieś, bo ciekawa jestem jak Państwo. Trójka. Tendencyjno-retoryczne pytanie. No nie, nie, nie. Ono nie jest retoryczne, no bo każdy ma jakąś ocenę. I ona bywa w niektórych sprawach, i właśnie to jest moje pytanie do pana Błażeja. Jakby pan mógł nam podać jakiś przykład, kiedy ta elastyczna, jakby tam umiejętność, potencjał do budowania tego sojuszu zadziałała w tych ostatnich latach i jakieś przykłady, kiedy nie. Trudne pytanie, wiem. Trudne pytanie niestety w dużej mierze dlatego, że ja dosyć krytycznie oceniam tą umiejętność, nie tylko zresztą od 2015 roku, ale też we wcześniejszych rządach, choć mieliśmy wcześniej kilka spektakularnych sukcesów. Tym spektakularnym sukcesem był Jerzy Buzek jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej. To były rzeczy, które wymagały zebrania dużego poparcia, prawda? Ale jeżeli chodzi o polityki europejskie, to zdecydowanie największym sukcesem Polski jest polityka Partnerstwa Wschodniego, czyli budowanie w ogóle Partnerstwa Wschodniego, przygotowanie, przekonanie państw Europy Zachodniej, w tym takich państw jak Hiszpania czy Portugalia, dla których granica polsko-kaliningradzka czy w ogóle granica z Rosją jest bardzo, bardzo odległa, przekonanie ich, że to jest ważny, bardzo ważny kierunek polityki. Więc to był bardzo duży sukces przede wszystkim Polski. Nie zrobiliśmy tego sami. W dużej mierze właśnie udało się to zrobić dzięki temu, że pozyskaliśmy skutecznie Szwedów do tego, aby nam pomogli tą politykę wprowadzić. I to jest chyba największy sukces. Na ile potrafimy go wykorzystać dzisiaj? Właśnie. Tutaj jestem niestety znowu krytyczny. Niespecjalnie potrafimy to wykorzystywać, albo inaczej. Niestety tracimy te wpływy już, które mieliśmy. Pamiętam ostatnie spotkanie w Komisji Europejskiej, gdzie podpytywałem urzędników, jak ich zdaniem właśnie ta pozycja Polski w Brukseli i umiejętność budowania sojuszy wygląda w praktyce. Mówili, że zostajemy zastępowani przez Rumunów. Tak, że o ile jeszcze kilka lat temu, jak ktoś chciał coś załatwić, to Polska była jednym z pierwszych adresów, gdzie się przychodziło. Między innymi dlatego, że na przykład uważano, że rząd polski ma nie najgorsze przełożenie na rząd Niemiec i jak chce się do czegoś przekonać Niemców, to warto pójść z poparciem Polaków. O tyle teraz to miejsce zajmują Rumunii i z nimi się rozmawia znacznie wcześniej niż z nami. Polska zaczyna być postrzegana, czy zaczyna, to jest niestety eufemizm, jest postrzegana trochę tak jak Węgry. Raczej na miejscu dawnego, w tym sensie zajęliśmy trochę miejsce Brytyjczyków, tak? Czyli jesteśmy postrzegani jako taki hamulcowy. Czyli raczej z nami się nie uzgadnia, chyba że się chce uzgodnić zablokowanie czegoś, prawda? To wtedy tak. Więc tutaj niestety dosyć nie wygląda to dobrze, tak? Patrząc na wielkość Polski, na nasz potencjał gospodarczy, na nasz potencjał ludnościowy, to zdecydowanie gramy w tej chwili, czy nasze wpływy są poniżej. Zresztą no, mamy, proszę Państwa, kilka takich symbolicznych, powiedzielibyśmy, porażek. No to słynne 27-1, gdzie za wszelką cenę, pomimo tego, że mieliśmy kilka możliwości, żeby uniknąć takiego, powiedzmy sobie szczerze, upokorzenia publicznego, to jednak nie skorzystaliśmy z okazji, żeby go uniknąć i daliśmy się przegłosować, no to jednak dosyć mocno pokazuje, prawda, miejsce w szeregu. Państwa, jak mają możliwość uniknięcia takiej spektakularnej porażki na forum, to raczej starają się unikać, prawda, tego. Myśmy twardo poszli na zderzenie. I to też pokazało, że nawet te państwa, które były określane mianem naszych największych sojuszników, takich jak Węgrzy, prawda, którzy zawsze mieli nas popierać, okazało się, że jednak przełożyli własne interesy nad nasz wizerunek i zagłosowali też przeciwko nam. Zresztą ta sprawa też aktualna obecnie z kopalnią Turów, prawda? No właśnie. Decyzja o środkach tymczasowych podjęta przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest decyzją podjętą na wniosek Czechów, prawda? Państwa, które jest częścią Grupy Wyszehradzkiej,
która jest przez nasz rząd przedstawiana jako największy sukces naszej polityki zagranicznej i polityki europejskiej, prawda, że stworzyliśmy jakąś taką alternatywną do tego duetu francusko-niemieckiego, alternatywną siłę w Unii Europejskiej, która ma wpływ na integrację. No, niestety ta teza jakby nie znajduje potwierdzenia, nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Czyli to, co pan chce powiedzieć, to jest to, że rzeczywiście w tej chwili to, co jest strasznie ważne, to taka umiejętność elastycznego nawiązywania właśnie sojuszy i bardziej niż jakieś utrwalone, wydawałoby nam się pewne grupy, tak, nie wiem, państw, czy to musi być po prostu elastyczne. No, tak. Takie czasy trochę, prawda? Tak, no, mogę też powiedzieć, że nawet tak naprawdę nawet gorzej niż Węgrzy tutaj wypadamy, dlatego że Viktor Orban znany jest z kolei w Europie z tego, że on jest właśnie elastyczny, tak? Czyli on może tam potrząsać szabelką, ale jak przyjdzie do jakichś konkretnych interesów, to on jest w stanie pójść na ustępstwa, również ustępstwa w zakresie polityki wewnętrznej. Natomiast nasz rząd raczej znany jest z tego, że nie chodzi na ustępstwa, że nie wycofuje się, że nie przeprasza, że nie mówi, że okej, mogliśmy się pomylić. I to powoduje, że jak przestajemy być postrzegani jako państwo elastyczne, z którym można się dogadać, no to automatycznie spada liczba chętnych, którzy chcą się z nami dogadywać, prawda? I to jest jakby, a oczywiście wiecie, jak działa podejmowanie decyzji czy szukanie takich sojuszy. No szukanie sojuszy działa w taki sposób, że dzisiaj my komuś pójdziemy na rękę, ale potem liczymy na to, że on w innym miejscu nam pójdzie na rękę, prawda? Więc jeżeli nikt nie chce, żebyśmy my mu poszli na rękę, to później my też tych przysług odbierać nie możemy. No i w efekcie jesteśmy mniej skuteczni. Ta umiejętność znajdowania wspólnych interesów w Unii Europejskiej jest absolutnie kluczowa. Dlatego na przykład małe państwa, takie jak Dania, Holandia, potrafią grać znacznie efektywniej niż duże państwa czasami, bo oni mają umiejętność znalezienia wspólnego interesu, prawda? Oni śledzą dobrze proces legislacyjny, z dużym wyprzedzeniem wiedzą, gdzie będzie trzeba znaleźć sojuszników, pracują w tych krajach z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby to poparcie dla swoich pomysłów znaleźć, no i dlatego są skuteczni. Dania tak na marginesie uchodzi za kraj najbardziej skuteczny w tym względzie, jeżeli chodzi właśnie o forsowanie własnych interesów, pomimo tego, że jest przecież krajem niedużym. No dobra, to przejdźmy do kolejnej instytucji, która w tym systemie instytucjonalnym jest absolutnie kluczowa, a mianowicie Komisja Europejska. Komisja Europejska często utożsamiana w ogóle z Unią Europejską, przez niektórych mylona i tak dalej. Komisja Europejska jest takim głównym organem wykonawczym. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, albo może obecnie wiedzą, nie muszą pamiętać, kto z Polaków był lub jest komisarzem europejskim. To też zachęcam do wpisywania krótkiego sięgnięcia, pogrzebania w pamięci. Tak, i bardzo prosimy, piszcie. Rzucają nazwiska, a ja będę w międzyczasie opowiadał, czym ta Komisja Europejska się zajmuje. Mieliśmy panią komisarz Bieńkowską, zobaczymy. Lewandowski pierwszy, przepraszam, nie pierwszy, bo pierwsza właśnie była pani. No to już w zasadzie komplet. Wymienili Państwo wszystkie komisje, jakie mieliśmy. Szybciutko pytanie było. Bardzo... Hibner, Danuta? Tak, już się pojawiło. Pytanie było łatwe, jak się okazuje, mają Państwo dobrą pamięć. Komisja jest organem wykonawczym przede wszystkim, czyli ona zajmuje się taką codzienną działalnością Unii Europejskiej. Oprócz tego mówi się, że komisja jest strażniczką traktatów, to znaczy pilnuje, czy państwa członkowskie przestrzegają prawa europejskiego. Jeżeli jej zdaniem nie przestrzegają, wtedy jest cała specjalna procedura, najpierw taka konsultacyjna, gdzie z państwem się rozmawia, a później jak państwo nie chce rozmawiać albo nie potrafi przekonać komisji, że nie ma racji, wtedy to trafia do Trybunału Sprawiedliwości, który gdzieś tam ostatecznie decyzję podejmuje. I oprócz tego komisja, co ciekawe, jest jedyną instytucją europejską, która posiada coś, co byśmy nazwali prawem inicjatywy ustawodawczej. To nie jest do końca właściwe określenie, bo w Unii Europejskiej troszeczkę to działa inaczej niż w systemach krajowych,
ale gdyby Unia Europejska była państwem, to byśmy powiedzieli, że Komisja Europejska jest jedyną instytucją, która posiada prawo inicjatywy ustawodawczej. Mówię o tym dlatego, że wiecie państwo, jak to w polskim parlamentaryzmie wygląda, prawda? Wiecie, kto posiada prawo inicjatywy ustawodawczej w Polsce, prawda? Grupa posłów, rząd, prezydent, senat, cała masa jest organów, które mogą składać projekty ustaw. I efekt jest taki, że wiele lat temu przeprowadzono takie badania, które sprawdzały ustawy w Polsce na wyjściu i wejściu. I okazało się, że one przeciętnie w procesie ustawodawczym puchną o 50%, czyli taka ustawa, która wychodzi z parlamentu, często nie ma nic wspólnego z projektem. W systemie europejskim przyjęto inne założenie. Tylko komisja może składać projekty po to właśnie, aby to prawo było jak najbardziej spójne, aby tam było jak najmniej luk, aby było jak najmniej sprzeczności. Oczywiście Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej mogą zmieniać te propozycje komisji, mogą je modyfikować, ale praktyka jest taka, że zdecydowana większość propozycji komisji tak naprawdę przechodzi w pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim i w Radzie, bez wprowadzania poprawek. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Komisja Europejska na tym etapie przygotowywania projektu prawa prowadzi bardzo szerokie konsultacje. Konsultacje z państwami członkowskimi, konsultacje z grupami interesów, z przedstawicielami jakichś tam producentów, rolników, zależy czego to prawo ma dotyczyć, ale na tym etapie konsultacji dokonuje się, one są tak szerokie, że w momencie jak składany jest projekt prawa do Parlamentu Europejskiego, to on w zasadzie ma już poparcie, już wiadomo, że to przejdzie. Więc to jest taka ciekawostka. Dzisiaj Komisja Europejska składa się z 27 komisarzy. Każde państwo ma swojego przedstawiciela, choć mamy w traktacie z Lizbony już taki zapis, który umożliwia zmniejszenie tej liczby komisarzy o 1/3 i wprowadzenie takiego systemu rotacyjnego, dlatego że no, już ten aparat jest dosyć mocno rozbudowany, ale na razie trzymamy się tej zasady jeden kraj, jeden komisarz. Ja tylko przerwę, bo powiem, że już jest, chcemy 15-20 po najpóźniej skończyć i jesteśmy na 16 slajdzie, więc bardzo bym chciała zaapelować do pana, panie Błażeju, żeby wybrać jeszcze, to znaczy na pewno, żebyśmy porozmawiali o tych wyzwaniach i o jakichś dylematach, więc okay. Po parlamencie, tak. Już tą część instytucjonalną kończymy i już przejdziemy dalej. To w kilku zdaniach tylko Parlament Europejski, który razem z Radą Unii Europejskiej tworzy prawo. Więc widzicie państwo ten system, tak? Rada Europejska wyznacza cele polityczne, prawo, projekty prawa i zarządzanie codzienne to jest Komisja Europejska, przyjmowanie prawa to jest Parlament Europejski do spółki z Radą Unii Europejskiej, czyli z jednej strony rządy, a z drugiej strony posłowie wybierani w wyborach bezpośrednich, prawda? Parlament daje nam taką, powiedzmy, demokratyczną kontrolę nad tym. To jest w ogóle ciekawe, że Parlament Europejski na samym początku integracji europejskiej był ciałem doradczym. On w zasadzie nie miał żadnych uprawnień, ale z każdą kolejną reformą traktatów dostawał coraz więcej kompetencji i dzisiaj jest równorzędną instytucją prawodawczą razem właśnie z Radą Unii Europejskiej. I jeszcze jedna rzecz, którą warto wiedzieć o parlamencie, to to, że posłowie, którzy zasiadają w Parlamencie Europejskim, zasiadają tam nie w podziale na państwa członkowskie, tylko w podziale na takie ponadnarodowe grupy polityczne. Tak, czyli na przykład mamy grupę Europejskiej Partii Ludowej, albo Partii Socjalistycznej, albo Zielonych i oni zasiadają obok siebie w Sejmie, tak? Czyli ludowcy, w przypadku Polski, wśród ludowców mamy europosłów z Platformy i z PSL-u, wśród Partii Europejskich Socjalistów, grupy Partii Europejskich Socjalistów mamy posłów na przykład Lewicy i oni zasiadają razem z innymi deputowanymi z tej grupy z innych krajów, prawda? Nie ma tam takiej współpracy, że Polacy versus Niemcy, nie. Jest Europejska Partia Ludowa, są socjaliści, są europejscy konserwatyści i reformatorzy, w skład których wchodzą z Polski posłowie Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej. Dzisiaj 705 deputowanych, pięcioletnia kadencja. A i ostatnia rzecz o parlamencie, bo to też często o tym nie wiemy. Parlament jest jedyną instytucją, która ma prawo odwołać Komisję Europejską. Komisja Europejska w swoim codziennym działaniu jest niezależna od państw członkowskich. Państwa członkowskie
Nie mogą komisji odwołać, nie mogą komisarza, przewodniczącego Komisji Europejskiej odwołać, nie mogą wywierać na nich żadnej takiej bezpośredniej presji. Natomiast hamulec bezpieczeństwa jest w Parlamencie Europejskim. Jeżeli coś w komisji dzieje się nie tak, są jakieś podejrzenia, na przykład nie wiem, o korupcję, był taki przypadek w historii, wtedy Parlament Europejski może większością tą Komisję Europejską odwołać. Nigdy się to nie zdarzyło do tej pory, ale jest taka możliwość instytucjonalna. No i na zdjęciu siedziba, jedna z dwóch siedzib Parlamentu Europejskiego. Parlament ma siedzibę w Brukseli i w Strasburgu. W Strasburgu odbywają się posiedzenia komisji, posiedzenia plenarne odbywają się w Brukseli. O procedurze tworzenia prawa nie będę może mówił. Powiem tylko tyle, że ona jest, pamiętają Państwo, jak mówiłem przed chwilą, że w Unii Europejskiej wszystko jest nastawione na kompromis. Otóż procedura tworzenia prawa też jest nastawiona na kompromis. To znaczy ona jest tak zbudowana, że jeżeli są jakieś poprawki, to wracamy do stołu, negocjujemy i tak dalej. I tak długo w zasadzie negocjujemy, aż dojdziemy do porozumienia. Czyli nawet jeżeli w drugim czytaniu są jeszcze jakieś poprawki i cały czas Komisja z Parlamentem, znaczy Parlament Europejski z Radą Unii Europejskiej nie mogą dojść do porozumienia, to wtedy się zwołuje taki specjalny komitet pojednawczy, który jest taką ostatnią szansą na dogadanie się. Idea jest taka, skoro już włożyliśmy czas, pieniądze, wysiłek, żeby przygotować projekt jakiegoś aktu prawnego, skonsultowaliśmy go najszerzej jak się dało, to trzeba zrobić wszystko, żeby to prawo uchwalić. Więc tutaj też jest ta idea kompromisu, którą jest przesiąknięta Unia Europejska, właśnie dogadywania się, budowania elastycznych sojuszy, ona też jest widoczna w procesie tworzenia prawa. To jest zupełnie inna logika niż w przypadku parlamentów krajowych, prawda? Gdzie jest, masz większość, przepuszczasz, nie masz większości, nikt ciebie nie słucha. Nie? Tam wygląda to jednak zupełnie, zupełnie inaczej. A szkoda. A szkoda, choć moglibyśmy długo rozmawiać, dlaczego tak się dzieje, ale no właśnie tych przyczyn jest tutaj kilka. Trybunał Sprawiedliwości, o nim też tylko w jednym zdaniu tak naprawdę, instytucja niezależna od państw członkowskich, państwa wskazują co prawda sędziów, ale później tracą na nich wpływ, nie mogą też im niczego nakazywać. Trybunał jest niezależną instytucją, która rozstrzyga spory pomiędzy państwami członkowskimi a instytucjami europejskimi, ale tak jak pokazuje choćby przykład Turowa, również pomiędzy państwami członkowskimi. To jest bardzo ważne. Jeżeli pytanie w sporze prawnym dotyczy zgodności prawa europejskiego z prawem krajowym, to tutaj ostateczną instancją zawsze będzie Trybunał Sprawiedliwości. Pewnie śledzili Państwo dyskusję, ona się cały czas w Polsce toczy, dotyczącą tego, czy Trybunał Sprawiedliwości może stwierdzić, że na przykład, nie wiem, jakiś zapis jest niekonstytucyjny w Polsce, czy konstytucja jest sprzeczna z prawem europejskim itd., itd. Powiem Państwu tylko tyle. My, będąc w Unii Europejskiej, mamy zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego, zasadą pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać, zgodziliśmy się na takie zasady, że nasze prawo wewnętrzne musi być zgodne z prawem europejskim. Nie możemy tego zobowiązania, jakie jest w traktatach europejskich, łamać. Zgodziliśmy się na to, że w wątpliwych sytuacjach ten spór rozstrzyga Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a nie jakiś inny sąd. Więc oczywiście możemy sobie dowolnie porządek krajowy ustawić prawnie, możemy sobie wpisać, że Trybunał Sprawiedliwości nie ma żadnego znaczenia, ale tak czy siak obowiązuje nas jako państwo to zobowiązanie, że jedynym sądem, który może rozstrzygać o prawie europejskim, jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a nie sądy krajowe, w tym nawet nie Trybunał Konstytucyjny. Dwie kwestie do poruszenia. Pierwsze to, jak Europejczycy postrzegają Unię. Może zróbmy to znowu na zasadzie trochę takiego, jak Państwu się wydaje, jak my jesteśmy, jak właśnie Europejczycy Unię postrzegają. Zwłaszcza jak Państwu się wydaje, mając do wyboru instytucje europejskie, instytucje krajowe, komu bardziej ufamy? Rządom krajowym, parlamentom krajowym czy instytucjom europejskim? Jak wam się... Prosimy o odpowiedzi. Komu Polacy bardziej ufają? Polacy i Europejczycy, bo jesteśmy tutaj... I Europejczycy, tak. Trend mamy taki sam, jak zależy, kto przedstawia te dane. No, nie... Mówimy o badaniach Eurobarometru, to są takie badania, które są robione
cyklicznie, kilka razy w roku, duże badania opinii publicznej w całej Unii Europejskiej, we wszystkich krajach zadaje się te same pytania, jest od wielu lat ta sama metodologia, która pozwala porównywać te badania też w czasie. Jasne, że ufam bardziej Unii Europejskiej. No, niech Państwo patrzą, jak to wygląda na wykresie. To są dane dla całej Unii Europejskiej, czyli uśrednione, prawda, dla wszystkich krajów członkowskich. 49% zaufania dla Unii Europejskiej. Najświeższy Eurobarometr. Badania prowadzone pomiędzy lutym a marcem tego roku. Rządy krajowe 36%, parlamenty narodowe 35%. Co ciekawe, ten rok pandemii spowodował właśnie wzrost zaufania do instytucji europejskich. To jest, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, chyba żeby to Państwa interesowało, możemy później do tego wrócić, ale na samym początku ten trend był nieco odwrotny, czyli początek pandemii to był spadek zaufania do instytucji europejskich. Teraz, a panu Łukaszowi chodziło o jaką telewizję. No oczywiście, wiadomo, że można interpretować wyniki, statystykę, jak to słynny cytat księdza Tischnera, jak możemy interpretować statystykę. Kto chce, może sobie wygooglać. Więc po tym początkowym spadku można powiedzieć, że ten rok pandemii spowodował sumarycznie jednak wzrost zaufania do Unii Europejskiej. W Polsce, żeby być z Państwem w pełni transparentnym, w Polsce nastąpił pewien spadek. Znaczy my w dalszym ciągu jako Polacy należymy do krajów o jednym z najwyższych poziomów zaufania wobec instytucji europejskich i oczywiście w znacznie większym stopniu ufamy instytucjom europejskim niż instytucjom krajowym. Aczkolwiek w ciągu tego ostatniego roku nastąpił tutaj u nas pewien spadek. Cały czas jesteśmy w czołówce, ale nastąpił pewien spadek. No, to te wyniki sobie przed chwilą omówiliśmy. Kiedy mówimy o stosunku do Unii Europejskiej, to najczęściej pojawiają się takie trzy kategorie. Euroentuzjaści, eurosceptycy i czasami jeszcze właśnie eurorealiści. Nie wiem, jak Państwu się wydaje, czy my jako Polacy raczej się zaliczamy do entuzjastów, sceptyków czy realistów. Czekam na Państwa opinię na czacie. No, powiedziałem, że w badaniach wychodzi, że jesteśmy raczej euroentuzjastami, w sensie, że mamy duży poziom zaufania, aczkolwiek znowu rzeczywistość nie jest taka jednoznaczna, prawda? Bo kiedy pytamy na przykład, albo może właśnie o to się Państwa zapytam, jak Wam się wydaje, w jakim obszarze jesteśmy największymi sceptykami? Czy co nam się w badaniach, co z badań wychodzi, że co nam się najmniej podoba w Unii Europejskiej? Albo czego nie chcemy, jakiej części integracji nie chcemy mieć? Sprawy światopoglądowe? To akurat nie. Znaczy Eurobarometr też spraw światopoglądowych jako takich nie bada. Mamy takie badania cząstkowe dotyczące na przykład kwestii stosunku do imigracji. Nie? I tutaj faktycznie my trochę odstajemy, ale wspólna waluta, pan Łukasz ma rację. Jesteśmy bardzo negatywnie nastawieni do wspólnej waluty i to nastawienie rośnie. Tak? Kiedy analizujemy no właśnie badania dotyczące stosunku Polaków do Unii Europejskiej, to ten wskaźnik nastroju wobec euro, on nam zawsze jest takim trochę kubłem zimnej wody, prawda? Że z jednej strony niby jesteśmy tak bardzo proeuropejscy, ale widać, że negatywny stosunek do Unii Europejskiej jest taki... Czy jest potencjał, żeby, jeżeli ktoś chciałby na przykład budować jakieś stronnictwo eurosceptyczne w Polsce, to w oparciu o stosunek do wspólnej waluty i w oparciu o stosunek do migracji. To są te dwie kwestie, które najsilniej Polaków tutaj do Unii zniechęcają. Kwestia migracji w ostatnim badaniu straciła trochę na znaczeniu, ale nie wiem, czy Państwo pamiętają kampanię z 2015 roku wyborczą, kiedy byliśmy świeżo też po kryzysie migracyjnym, straszono, były takie ugrupowania polityczne, które nas straszyły, najazdy muzułmanów i tak dalej, i tak dalej. I to straszenie obcym przyniosło efekt. Ono przyniosło rezultaty, faktycznie mam nadzieję, że niezbyt długotrwałe. Na razie widzimy, że te obawy troszeczkę spadły, ale te dwie kwestie tutaj są dosyć widoczne. Więc jesteśmy euroentuzjastami, ale w niektórych kwestiach jesteśmy bardziej sceptyczni. No właśnie. Właśnie. I teraz wyzwania. I ja tylko powiem tak, jeżeli Państwo pozwolą, to zrobimy tak, że do 15 po Pan zakończy. W międzyczasie jeszcze pytania i wątpliwości, zapisujcie to ostatnie 5 minut, to będą odpowiedzi.
I ja mam jeden slajd na końcu o fajnym wydarzeniu w CEO, także 20 po skończymy. No właśnie, jakie waszym zdaniem to największe wyzwania są, przed jakimi stoimy? To ciekaw jestem właśnie opinii, wrzucajcie to na czat, a ja za chwilę wam powiem, co wychodzi z badań i z deklaracji, jakie te wyzwania są i jak one się zmieniają w czasie. No pewnie nie będzie trudnym pytaniem zgadnięcie, co według młodych ludzi jest w ogóle największym wyzwaniem stojącym przed Unią Europejską. Jak młodzi ludzie, którzy uczestniczycie w tym spotkaniu, co waszym zdaniem jest największym? Właśnie, młodzi ludzie. Starsi też mogą. Starsi oczywiście jak najbardziej. I młodzi duchem, starsi, ale młodzi duchem też. Środowisko. O. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Janna trafiła w sedno. Zdecydowanie kwestie zmian klimatycznych, ochrony środowiska to jest to, co jest ważne dla młodych ludzi. Zresztą nie tylko dla młodych, w ogóle dla Europejczyków kwestia ochrony środowiska i powstrzymania czy spowolnienia zmian klimatycznych jest bardzo, bardzo ważna. Odbudowa po pandemii. Okej. No, to mamy w zasadzie dwie najważniejsze rzeczy już powiedziane. Na slajdzie widzicie, jak to się trochę zmieniało w ostatnim czasie. Powiem tak, przed pandemią największym wyzwaniem był klimat. Kiedy pytaliśmy Europejczyków, co jest dla nich, ich zdaniem, największym wyzwaniem przed Europą, mówili o klimacie. To jest zresztą wyzwanie nie tylko przed Europą, to jest wyzwanie globalne i w dodatku wyzwanie o charakterze egzystencjalnym, prawda? To znaczy, jeżeli sobie z tym nie poradzimy, to jest ryzyko, że po prostu przestaniemy istnieć, tak? No bo tak się klimat zmieni, więc w tym sensie to jest egzystencjalne. Natomiast pandemia zmieniła nasze postrzeganie wyzwań o tyle, że na pierwsze miejsce wysforowały się kwestie zdrowotne, które przed pandemią były daleko, hen, daleko gdzieś tam pod koniec pierwszej dziesiątki najważniejszych wyzwań stojących przed Unią Europejską. Pandemia pokazała, że to jest też ważna sprawa i zresztą Unia tutaj reaguje, już w tej chwili się tworzą zręby tak zwanej Unii Zdrowotnej. Komisja von der Leyen tutaj postanowiła taki projekt przedstawić. I ten wzrost znaczenia tych kwestii zdrowotnych spowodował, że środowisko relatywnie straciło na znaczeniu. Relatywnie, to znaczy ono w dalszym ciągu cieszy się, czy zdecydowana większość osób uważa, że to jest bardzo ważne wyzwanie, ale ważniejsze są kwestie zdrowotne czy sytuacja gospodarcza. Te dwie kwestie zyskały, że tak powiem, więcej zwolenników, choć zapewne możemy się spodziewać, że o ile z tą pandemią sobie poradzimy, to pewnie w przyszłym roku czy za dwa lata te kwestie gospodarcze i zdrowotne znowu relatywnie troszeczkę przesuną się w dół, a kwestie klimatu będą się utrzymywały. To, co znacznie straciło na znaczeniu, to przede wszystkim kwestie związane z migracją. To był migracja i terroryzm, często wrzucane niestety do jednego wora. To jeszcze dwa lata temu był jeden z takich najważniejszych obaw. Dzisiaj to poszło w dół, zostało, powiedzielibyśmy, urealnione. Tak? Te obawy zostały nieco. Więc to jest to, jak te wyzwania postrzegają Europejczycy. Zresztą, jeżeli chodzi o środowisko, to mamy taki priorytet, no, powiedzielibyśmy, Komisji Ursuli von der Leyen, Europejski Zielony Ład, o którym pewnie słyszeliście, bo coraz więcej się o tym mówi. Nie będę szczegółowo omawiał tego, co to jest. Powiem tylko, że warto wiedzieć, że Europejski Zielony Ład nie jest takim projektem, wiecie, ekologicznym czy jakimś jednym zadaniem dotyczącym ochrony środowiska. To jest taki koncept, który ma polegać na tym, koncept przebudowy w zasadzie całej gospodarki w taki sposób, aby przy wykorzystaniu nowoczesnych, bardziej ekologicznych technologii doprowadzić do tego, że w 2050 roku będziemy państwem neutralnym klimatycznie, czyli te emisje, które wyprodukujemy, będą pochłaniane przez naturalne ekosystemy, a przy okazji ta nowoczesna, ekonomiczna, ekologiczna gospodarka będzie przyczyniała się do tego, że będzie nam się po prostu lepiej żyło i będziemy również materialnie będzie nam się lepiej żyło. Pan Bartłomiej mówi, czy wizja stworzenia federacyjnej Europy jest realna. To za chwilę się do tego odniosę. Wrzucajcie dalsze pytania. Ja jeszcze tylko powiem o innych wyzwaniach jednozdaniowo, bo właśnie czas już... Tak, właśnie. Nieubłaganie mija.
To, o czym powiedział pan, napisał pan Bartłomiej, czyli ta federacyjna Europa, to jest jedno, niewątpliwie jedno z najważniejszych pytań dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Znaczy, co się będzie działo z integracją europejską? Czy ona się będzie dalej zacieśniała, czy będzie się raczej to rozprężało? Nie? Wiecie, to jest o tyle ciekawe, że często jak słuchamy eurosceptyków, którzy na przykład krytykują choćby w sprawie Białorusi, że Unia Europejska za wolno działa i tak dalej, to jak ja coś takiego słyszę, to sobie myślę, no okej, okay, zarzut stawia ktoś, kto uważa, że Europa powinna być luźniejsza, a w zasadzie mając pretensje o to, że Europa działa za wolno, ma pretensje, że właśnie jest zbyt luźna, tak? Bo gdyby Komisja Europejska miała więcej uprawnień, gdyby Unia Europejska miała więcej uprawnień, wtedy mogłaby szybciej działać, wtedy mogłaby być bardziej zdecydowana. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład prezydent Lech Kaczyński w czasie, kiedy jeszcze był prezydentem Polski, zgłosił taki pomysł stworzenia armii europejskiej. No to jeżeli wspólna armia nie jest wyznacznikiem państwa federalnego, no to ja nie wiem, co jest, prawda? Więc to jest tutaj ciekawe, że z jednej strony no właśnie deklarujemy politycznie, czy niektóre siły polityczne deklarują taką niechęć do dalszej integracji europejskiej, ale z drugiej strony oczekują, że ta Unia Europejska będzie silna, szybka i tak dalej. Nie da się tego zrobić bez konkretnych uprawnień. Natomiast jak to wygląda, jeżeli chodzi o szanse, no to moim zdaniem nie ma szans na federacyjną Europę w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości z wielu powodów. Począwszy od tego, że w Europie niewiele jest państw federalnych, które miałyby tutaj tradycje federalne. Niemcy są oczywiście dużym, najważniejszym państwem z takimi tradycjami, ale w zasadzie na tym koniec, jeżeli chodzi o państwa z taką prawdziwą strukturą federalną. Natomiast myślę, że będzie to zacieśnianie jednak, prawda? Czyli taka powiedzmy integracja trochę na plasterki, bo pandemia pokazuje, że współpraca przynosi korzyści. Możemy w tej chwili nie mieć jeszcze takiego przekonania, czy ona te korzyści przynosi, czy nie, ale jak spojrzymy choćby na kwestię szczepionek z pewnym dystansem, to jednoznacznie widać, że wspólne zamówienia szczepionek, wspólne finansowanie badań nad szczepionkami przez Komisję Europejską, to na pewno spowodowało, że mamy szansę zaszczepić się dosyć szybko, prawda? Możemy oczywiście patrzeć na Izrael i biadolić, że dużo, dużo gorzej nam idzie, ale spójrzmy na cały świat, prawda? My jesteśmy w czołówce. Mało tego, jedna z najlepszych szczepionek, szczepionka Pfizera i BioNTechu, to jest szczepionka europejska. Ona została opracowana w laboratoriach w Unii Europejskiej, prawda? Więc ewidentnie tutaj te korzyści są widoczne. Pani Magdalena się pyta, czy Wielkiej Brytanii opłaciło się wyjście z Unii Europejskiej. Nie wiadomo tak naprawdę. Znaczy, to, co na razie widać, to widać, że im się nie opłaciło. Oni w tej chwili ponoszą bardzo duże koszty tego. Czy im się opłaciło, to Brytyjczycy, znaczy premier Johnson pewnie by powiedział, że super się opłaciło w tej chwili, nie? Natomiast będziemy obserwowali. Wielka Brytania, sytuacja jest dosyć skomplikowana, bo wiecie, z jednej strony w Europie jest taka chęć, powiem potocznie, dokopać Brytyjczykom, tak? Na przykład wśród Francuzów. Jak już chcieli wyjść, no to teraz niech ponoszą tego konsekwencje. Ale Wielka Brytania jest bardzo ważnym krajem europejskim, również z punktu widzenia bezpieczeństwa, więc jesteśmy w dobrym znaczeniu tego słowa skazani na ścisłą współpracę z Wielką Brytanią. I moim zdaniem jest tylko kwestią czasu wypracowanie sensownego porozumienia gospodarczego. Oczywiście nie będzie już powrotu, przynajmniej dopóki Wielka Brytania nie będzie chciała dołączyć do jednolitego rynku. Nie będzie powrotu do takich relacji, jakie były wcześniej. I to, co w tej chwili narzekają przedsiębiorcy, na przykład brytyjscy, tak, że jak sprowadzają towary z Europy, to czekają, może być odprawa celna i tak dalej, i tak dalej. To, na co narzekają sprzedawcy europejscy, że jak chcą wysyłać towary do Unii Europejskiej, to klienci rezygnują, bo tam się dolicza im dodatkowe podatki, bo właśnie paczka nie wiadomo jak długo czeka na poczcie i tak dalej. To wiecie, to jest taka sytuacja, jakbyście chcieli zamówić dzisiaj paczkę, nie wiem, z Korei Południowej, prawda? Mniej więcej tak to wygląda, a nawet gorzej, bo Unia Europejska z Koreą Południową ma już zaawansowaną umowę o współpracy, a z Wielką Brytanią cały czas nie ma, nie? Więc to czas pokaże. Natomiast w tej chwili Brytyjczycy zdecydowanie ponoszą bardzo duże koszty. W lipcu mija termin ostatnich umów tymczasowych, jakie mamy, no i zobaczymy, co się będzie wtedy działo na granicy, na przykład pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną. Nie starczyło nam czasu na porozmawianie o relacjach euroatlantyckich, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, które też są bardzo dużym wyzwaniem, na relacje o relacjach
z Chinami i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam do przejrzenia slajdów, trochę tutaj jeszcze o tym jest. No i zachęcam też do kontaktów, możemy się spotkać z Państwem w ramach innych programów prowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, o takich rzeczach porozmawiać nieco szerzej. Ja bardzo dziękuję za pytania, za uwagę, za uczestnictwo i przekazuję głos Pani Alicji. Ja strasznie dziękuję, bo ja bardzo lubię jak ktoś, kto naprawdę się zna na tym i w taki sposób spokojny nam pokazuje, jaki to jest skomplikowany mechanizm, ale też nam pokazuje, jak on jest bardzo mocno oparty na tym wspólnej woli, na wspólnym ustalaniu, na tym ucieraniu stanowisk, że my obywatele, a już politycy to naprawdę słabo to rozumieją albo nie chcą o tym mówić. I że ta opowieść, że Bruksela coś nam każe, że to jest taki mit, który właśnie jest kompletnie nieprawdziwy, więc fajnie, że to dzisiaj tak mocno wybrzmiało. I jeszcze chcę powiedzieć tak, że jest super ta prezentacja, że to, czego nie zdążyliśmy tutaj omówić, to macie na slajdach, że pan Błażej jest świetną osobą do tego, żeby następny raz go zaprosić na nasze webinarium, już pewnie po wakacjach, ale też żeby napisać do nas, żeby na przykład w ramach tego EULA, czyli tego Europejskiego Uniwersytetu Latającego do jakiejś szkoły, z uczniami się przyszedł spotkać, z tymi właśnie, co nie wiedzą, co Brytania zyskała, a co straciła. A poza tym to, co mi się wydaje fajne, to że my mamy taką możliwość, żeby tak trochę właśnie przekuć te różne balony takie, które tutaj krążą. Nie zdążyliśmy już na przykład porozmawiać o tym Turowie. Dla mnie to jest strasznie ciekawe, co się wokół tego dzieje, no ale to już każdy musi we własnym zakresie. Warto o tym rozmawiać, także z uczniami, dlatego że tu jest strasznie dużo różnych nieporozumień i takich, no jeżeli nie fake newsów, to jakiegoś nieprawdziwego obrazu tego, czym jest Unia. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu też, wykorzystajcie to jak umiecie, a ja bardzo zapraszam, to jest na tym ostatnim slajdzie, przepraszam, że Panu wyrwałam pilota do slajdowiska, ale już musimy kończyć. To są te dni Centrum Edukacji Obywatelskiej, które się zaczynają 7, a kończą 17. Słuchajcie, to jest 10 dni, kiedy się będzie bardzo dużo działo, będą finały różnych naszych projektów, będą różne fajne warsztaty, będą wizyty w szkołach online'owe, a my w ramach naszego działania mamy takie webinarium, na które zapraszam 9 czerwca, to będzie o małych krokach, które budują dużą wspólnotę, czyli o tym, co możemy małego, ale ważnego dla wspólnoty szkolnej i lokalnej zrobić, żeby w tych trudnych czasach się czuć lepiej ze sobą i bardziej u siebie. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, jeszcze raz dziękuję. Jeżeli macie jakieś pomysły, propozycje do kolejnych webinariów, my oczywiście coś tam na pewno wymyślimy, ale zawsze jest fajnie, jak nauczyciele i nauczycielki, uczniowie nam mówią, o czym chcieliby jeszcze usłyszeć. I kupujcie nasze podręczniki, powiem to na końcu, dlatego że my jesteśmy potwornie malutkim graczem, w ogóle żadnym graczem, mamy tylko dwa podręczniki do WOS-u. Nie jesteśmy w stanie konkurować z żadnymi dużymi wydawnictwami, a te jakby zyski z tego nie idą na jakieś na konto bankowe, tylko są właśnie przeznaczane na dalsze działania edukacyjne. Także jeżeli nauczyciele się jeszcze decydujecie, jaki podręcznik wziąć, to ja bardzo zachęcam, także z powodów, że tak powiem, ogólnoedukacyjnych, nie tylko podręcznikowych. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję Panie Błażeju, widzimy się na micie teraz, na tak. Za sekundę.